Witam na grupie Salerowe Wyzwanie Polska. Wiele pytań, które zadajecie, pojawiają się praktycznie cały czas. To są 5 pytań, które się cały czas pojawiają. Jak będę sobie przygotowywał soczek z selera, mam nadzieję, że takie nowe okularki fajnie do tego będą pasować, jak również muszka. Troszeczkę żartu, trochę śmiechu. Mam nadzieję, że też zobaczycie, że tutaj się na żywo nadaje i też będę się z wami tutaj łączył, jak również Regina Bukowska i może ktoś jeszcze do nas dołączy. I dzisiaj opowiem na temat selera naciowego, na temat tych pytań, te pytania, które zadajecie. Po pierwsze Uno, czy można seler naciowy blendować? Czyli najczęściej pytacie, czy można blendować. Tak, można zblendować seler naciowy. Jeśli macie blender, nie macie wyciskarki, blendujecie i wtedy wkładacie tę pulpę razem z sokiem, przecedzacie przez jakąś gazę, przez jakąś pieluchę, przez jakąś szmatkę. Chodzi o to, żeby oddzielić sok od pulpy. I tutaj od razu drugie pytanie. Dlaczego oddzielamy sok od pulpy? Dlaczego robimy z tego sok, a nie na przykład żujemy sobie na przykład, albo robimy jakąś sałatkę? Wielokrotnie w projekcie Odmładzanie na surowo podkreślaliśmy i mamy nadzieję, że gdzieś już tam to zakiełkuje w głowie, że nasze ciało przyswaja tylko soki. Pulpa, czyli błonnik, jest potrzebny dla naszej flory bakteryjnej. Żeby dostać się do właściwości odżywczych tego selerka, do tych klastrów sodowych, potrzeba wycisnąć z niego sok. I wtedy ten sok bardzo szybko zaczyna się wchłaniać w naszym jelicie i natychmiast dla nas działa. Nierozdzielanie soku od pulpy spowolni proces przyswajania tego soku. Spowolni procesy uzdrowieńcze, o których cały czas wam mówimy. I dlatego warto wycisnąć z tego sok. Czyli pierwsze, można blendować. Drugie, dlaczego sok blendujemy? Po to, żeby dostać się jak najszybciej do soku. Następna rzecz, dlaczego 475 ml? Ja tego nie wiem. Przeczytałem dwie książki, przesłuchałem dwie książki Anthony William. On twierdzi, że on to przebadał. On od 40 lat, czy tam 30, nie chcę już, raz mówię 20, raz 30, raz 40 do końca. Nie wiem, ile on czasu, tak jak mówiłem wam na live, ile on czasu działa. On bada seler naciowy, podaje seler naciowy wszystkim osobom, które chcą do niego się zwrócić. Dlatego on gdzieś tam to przebadał. 473 ml, które podaje, to jest dawka uzdrawiająca. Dlatego warto akurat tyle. Jeśli nie dasz rady na samym początku aż tyle, to zaczynasz od mniejszych dawek. Czyli pierwsza dawka to będzie połowa tego na przykład, albo nawet 1/4. I tutaj będzie trzecie, czwarte pytanie. Czwarte pytanie. Mówicie, że nie wszystkim smakuje seler naciowy. Absolutnie tak, no bo to jest zioło. Nie wszyscy będą lubić zioło w dużych ilościach. Po to, żeby się przyzwyczaić do niego, dlatego tą grupę otworzyliśmy parę dni wcześniej, przed 1 stycznia, warto połączyć go z jabłkiem na początku. Czyli zaczynamy sobie wyciskać sok z selera i dołączamy do tego jabłko, żeby ten smak złagodzić, żeby polubić ten smak i wtedy w ten sposób będziecie mogli sobie wprowadzić ten sok łatwiej do po prostu przez buzię, tak? Ale każdego dnia zmniejszamy ilość tego jabłka tak, aby 1 stycznia udało nam się zrobić już sam sok z selera. No i następne pytanie, o które pytacie, czy można zrobić sok, to już piąte pytanie, czy można zrobić sok wieczorem i wypić rano? Anthony William twierdzi, i to samo by to dotyczyło się soku z kapusty, że właściwości lecznicze, o których tutaj rozmawiamy w soku z selera, ulatniają się po wyciśnięciu tego soku. Jeśli ten sok miałby gdzieś stać w lodówce, czekać na wypicie, to traci on swoje właściwości. I mieliśmy taki przykład. Napisała do nas jedna z naszych przyjaciółek, która zaczęła pić sok z selera 3 tygodnie temu i mówi do mnie, że razem ze swoją przyjaciółką piją ten sok od tamtego czasu i co się wydarzyło. I ona czuje się świetnie, wszystko fajnie z jej układem pokarmowym, regularnie zaczęła się wypróżniać i naprawdę cudownie się czuje i powiedziała, że dołącza do naszych tutaj wyzwań i tak dalej, będzie razem z nami pić ten sok. Natomiast jej przyjaciółka tak samo zaczęła w tym samym czasie i ma rozwolnienie. A jedyna różnica, która między nimi jest, to ona, ta moja przyjaciółka, wypija sok zaraz po wyciśnięciu. Czyli zaraz po wyciśnięciu rano wyciśnie sok i zaraz go wypija. Natomiast przyjaciółka przygotowuje sok wieczorem. I tu jest ta różnica. Czy to akurat to wpływa na to, że jest rozwolnienie, czy nie? Ja tego nie wiem do końca.
ponieważ ja dopiero testuję sok z selera, tak samo jak i wy. Pijemy go od jakiegoś czasu. Wcześniej piliśmy go jako dodatek do innych soków. W maju, kiedy zrobiliśmy pierwszy filmik na temat właściwości leczniczych selera, piliśmy go przez 7, nie wiem, 14 dni, a później przerwaliśmy, bo dużo podróżowaliśmy. Dopiero piję go od 1 grudnia. Ja czuję, ja widzę niesamowite właściwości tego selera. Czuję jeszcze więcej energii. Widzę, jak po prostu cera i skóra i wszystko się goi pięknie. Widzę, jak po prostu... No odmładzam się tak na surowo. W każdym bądź razie warto ten sok wypić zaraz od razu. Czyli pierwsze pytanie, jeśli dopiero żeście dołączyli, pierwsze pytanie było odnośnie tego, czy dlaczego wyciskamy sok? Chyba już nie pamiętam dokładnie. Musisz wrócić. Nie będę już teraz powtarzał, bo wyleci mi z głowy. Także to było 5 najczęściej zadawanych pytań. My będziemy tutaj wskakiwać, odpowiadać na wasze pytania. Pytajcie, zadawajcie pytań. Jest ta grupa stworzona właśnie dla was. Dla ciebie jest ta grupa stworzona po to, żebyś mógł rozpocząć wyzwanie, wytrwać w tym wyzwaniu. Jak będziesz mieć jakieś pytania odnośnie, nie wiem, zmian jakieś, które będą się w twoim organizmie działy, też zadaj to pytanie. Mamy 3 moderatorów, którzy będą wyszukiwać te pytania i będziemy na nie na bieżąco odpowiadać. Także za godzinkę widzimy się na głównym profilu Odmładzanie na surowo, a dzisiaj tak troszeczkę śmiesznie z muszką w okularkach. Mam nadzieję, że wam się spodobało i życzę wam cudownego selerowego dnia. Cześć!